No, są podesty zamontowane z jednej i z drugiej strony, poprzykręcane. Tam, gdzie trzeba było dziury, to znaczy dziury, otwory ponawiercane, żeby te gumy powkładać. I co? Tutaj jak cię mogę, tu naprawdę fajnie wyszło. Wiadomo, gdzie niegdzie troszkę tam odstaje ta guma, ale to tam nie jest jakiś większy problem. Tam, gdzie brakowało jakiegoś tego kikuta, no to tam podklejone. I niestety z tej strony już tak za fajnie nie wygląda. Tak jak we wcześniejszych tam odcinkach, gdzie ja miałem to ściągnięte, ja kombinowałem, jakby tu to po prostu wyprostować. Chodzi o tą gumę. Tak jak widzicie, no ona tak no nieładnie faluje w zasadzie w dwóch, trzech miejscach. I problem jest taki, że po wyprostowaniu ona nabiera takiego łuku, nie? I wtedy tu się otwory nie zgrywają, wtedy musiałbym taki spory kawałek wyciąć, żeby w ogóle pasowało na listwę. Niestety mógłbym spróbować naciąć, ale są te, wiecie, wyprzuszenia w tą stronę. Może tutaj akurat w tym miejscu to bym zdało egzamin. Ale to nie tylko naciąć, ale kawałek im może nawet wyciąć. Musiałbym w tą stronę, w poprzek tych lamelków, nie? Ale wiecie co, zostawiam tak jak jest. Nikt z tego nie będzie strzelał. I najważniejsze, że pod nogą się nie podbija, tam nie będzie tragedii. No niestety, kurwa, próbowałem podkleić, grzałem, cudowałem. Ta po prostu guma jest zdewastowana. Raz, że tutaj prawdopodobnie trochę odpaliła, a dwa, w tym miejscu dodatkowo jest przyjarane, bo tutaj było spawane, więc nawet tego nie ściągnęli, tylko kurwa tu na tym spawali, nie? Więc to też taki niuans. No ale listewki zamontowane na tych oryginalnych śrubkach. Nie wszystkie jakoś tak super weszły, bo po prostu nawet te śrubki są zdziedziałe, jeżeli chodzi o jakość wykonania tych śrubek, nie? Po prostu tragedia. Ale jest cały komplet, więc tutaj powiedzmy zachowana oryginalność, więc tak to ło, panie dzieju. No to co? Aha, i te kadry też, tylko muszę jeszcze je powklejać na jakieś silikony, bo na razie, o, na razie troszkę odpada. Na razie zostawiam tak, żeby się ukształtowało. A tutaj akurat tak nawet było to wycięcie, którego nie powinno być w zasadzie. Też tak troszkę zdowato, ale nieważne. I tutaj akurat trzyma. Tylko muszę tutaj wkleić na jakiś silikon, chwycić tymi klamerkami czy coś i wtedy będzie luks. Na razie tam nic nie kombinowałem. Więc to mamy z głowy. Trzeba się zabrać za tego dziada. A troszkę po fakcie, w sumie dwie wielkie paki. Jeszcze w tym odcinku powinienem to rozpakować i złożyć. No przydałoby się mi to na początku odbudowy, ale że tak sobie robię hobbystycznie, zawsze coś takiego jest do powiedzmy wyczyszczenia. No i powinno mi się przydać, to na pewno, nie? Bo będę z tego korzystał, więc stać i kurzyć się nie będzie. No, a w tym odcinku nie tylko składamy osę, ale i kabinkę. No, nawet jest po polsku, świetnie. Z tym, że trochę po fakcie, oczywiście, tak jak mówiłem, motor prawie skończony, ale może to wejdzie. Jak wejdzie, to będzie super, jak nie, to nic nie szkodzi. Na takie inne, mniejsze elementy na pewno się przyda nieraz. Dobra, montujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ta-da, jest zrobiona. Cały pieprzony dzień mi to zajęło. Mamy kabinkę. Słuchajcie, czego tu zacząć, bo jest dużo opowiadania. Tak, na pewno zacznijmy od spodu. Zamontowałem kółka, bo fabrycznie nie były żadne dołączane. No ona powinna, powiedzmy, być na stałe gdzieś przymocowana do podłogi i tyle. Ale że ja jestem taki, jaki jestem, czyli zjebany, potrzebuję na kółkach, żeby była po prostu mobilna. Wziąłem tutaj dwa z blokadą, z tyłu takie bez blokady. No i teraz może jeździć. Słuchajcie, przez to ona trochę poszła mi do góry. A jako, że no tak średnio z tym u mnie staniem, no to musiałem ją już zmodyfikować.
i tutaj o 16 cm gdzieś o tyle, tutaj od góry zdjąłem to wszystko i nogi skróciłem tutaj o te właśnie 16 cm i jest teraz, powiedzmy, jak się wyprostuję, to gdzieś tutaj mam brodę, no to i tak na krzesełku, żeby po prostu było wygodnie, żebym mógł sobie usiąść, będę mógł sobie siedzieć. I dalej, sam montaż, powiem Wam, że przez chwilę się cieszyłem, że lepsze niż meble z IKEA, ale to gówno prawda. Znaczy się tak, otwory, wszystko prawie się zgadzało. Instrukcja natomiast, no kurwa, chyba to Kwiatek pisał, jest totalnie niezrozumiała, powalona. Znaczy się, wiecie, bez zdjęć na internecie to naprawdę było ciężko. Ale Kwiatku, co tu takiego trudnego? W sensie, niektóre rzeczy po prostu... no, jest źle napisana i tyle. Każdy Wam to powie, kto ma taką piaskarkę, tą kabinę. Kurwa, no teraz musi lecieć jakiś bombowiec, moment. I raz, dwa, trzy. Witam. Kolejny odcinek Polskiej Osy. Słuchajcie, progi, podesty, progi, jak zwał, pomalowane. I teraz powoli składam. Na tą chwilę jest to oczywiście tylko poprzykładane, bo trzeba oczywiście to dokręcić, plus tam te otwory na te gumy i na przykład te podesty, pod nimi oczywiście są oryginalne gumy z oryginalnym lakierem, więc tak one wyglądają. Dodatkowo do takich podestów przychodzą takie specjalne śruby, które na szczęście ocalały, zostały ocynkowane, jak większość tych śrub. One mają takie wyżłobienie, które wchodzi mniej więcej gdzieś tutaj. To nie patrzcie na te wżery, bo tutaj akurat żadnego takiego, wiecie, wypełnienia nie stosowałem, bo to i tak guma tu jest przykryta bez sensu. Ważne, że jest zabezpieczone tym epoksydem i tak dalej. No i taki na płasko wchodzi taki łepek. Tutaj jest ten taki, taka wypustka, która blokuje, żeby to się nam nie obracało. No i oczywiście te gumy pod podestami. Następne elementy, klosz, klapka jedna, druga. Tą drugą, no i trzeba będzie się zająć tym przednim błotnikiem, chlapaczem, nie wiem. No słuchajcie, no tu ciężka misja będzie, bo on się składał z dwóch elementów, może i nawet więcej, no na pewno tutaj jest, tu są, chociaż nie, ciekawe czy to jest razem z tym, to jest jako całość, czy tu jest osobno. Tak czy siak, no widać, że tak, tu jest poobijane, tu oczywiście była ta wywrotka, tutaj nam brakuje trochę materiału, to jest też czymś, jakoś klejem, farbą, nie wiem, zalane. Wszędzie obdłupywane, poryklowane. Później, jak już będziemy to wszystko wyprowadzać, tutaj widać, na dziury się probiły, wyprowadzać, będziemy przykładać tu naszą chromowaną listwę. Wszędzie są takie wypustki, albo ktoś od środka czymś tuka, albo tak kamienie po prostu strzelało, nie wiem o co chodzi. Możliwe. Tu z tej strony tak to wygląda, wszędzie popękane, to też będzie do spawania. No i ogólnie to wyczyścić, no to już tak mniej więcej widzieliście. Już nie jeden raz, no ale takie o zadziory, to co będzie widać, że jest takie jakieś niechlujne. Tędy chyba linki przechodzą przez ten taki, przez to wycięcie, tak mi się wydaje. Znaczy na pewno, przynajmniej ta jedna. No i tak, trzeba będzie działać, ale to na spokojnie, pierw zajmiemy się tym, co można pomontować. No, ale wygląda, szok. No, co dalej? Tak, otwory mniej więcej się pozgadzały. Dobrze, że dali silikon do uszczelnienia, bo no, jest potrzebny. Są gdzieniegdzie uszczelki, tak przy szybie, czy przy całym tym wieku, tym górnym otwarciu, to zaraz Wam wszystko pokażę. Ale wewnątrz, tak czy siak, trzeba było to wszystko posilikonować. Tak samo ten syp. On fabrycznie ma te uszczelki, ale przez to, że to jest wszystko tak poskręcane, no to widać, że tu się robi łuk, tu gdzie śruba, no to jest dociśnięte. Zostało oczywiście parę śrubek niepotrzebnych, to zaraz do tego dojdziemy. No dobra, to czyli tak, no to wiadomo, łapy, cztery łapy, pyk, otwieranko, na tych, na siłownikach jest.
jest na siłownikach, szybka. Tutaj z tej strony jest folia, szyba normalnie szklana i z tamtej strony jest pleksa. Jest światełko. Tak, no oczywiście byle jak posylikonowane paluszkiem, tak żeby było, bo ja tylko silikonowałem w... Czekajcie, jak ja to robiłem? Zanim skręciłem, to tylko tutaj wysmarowałem dookoła, więc nie na wszystkich połączeniach, dopiero no tutaj to już po skręceniu, tak, zacząłem silikonować. Tu mamy odciąg, tu można sobie odkurzacz jakiś podłączyć, powinien dać radę. Jest jakiś tam lampion i tutaj były cztery otwory, ja to zaślepiłem taką tą uszczelką, która mi została. Już nie chciałem się śrubek szukać, i bo tutaj powinna być blacha, która oczywiście nie była dołączona, bo z tej strony mamy dolot powietrza, coś takiego tam jest w instrukcji opisane. I tutaj też idzie otwór, przez który można teoretycznie chyba węże poprowadzić albo po prostu jakiś nadmuch, nie wiem jak to w sumie o co z tym chodzi, bo przyłącze powietrze mamy tutaj nawet opisane. Tutaj nie było tej przelotki na przelotkę, dali taki śmieszny wężyk, troszkę za cienki, ja tu jeszcze też pomodyfikowałem, pozmieniałem te końcówki. I tak to w środku wygląda. Rękawice, porządne rękawice, fajne, wygodne. Akurat pasują na moje łapy wielkie. I teraz tak. Ja sobie wziąłem, tak, pistolet jest taki, jakiś byle jaki. Jest sporo końcówek. Tym wężem zasysa. Tutaj wkładamy tą rurkę w kraty i tam wsypujemy piach. Czy tam jakieś inne ścierniwo. Tutaj sobie zmodyfikowałem tam na większą średnicę końcówkę, bo fabrycznie jest, powiedzmy, no nie wiem jaka to jest średnica, natomiast fabrycznie dali coś takiego, takie piczki, więc to jest, no muszę dokupić po prostu, bo to dziadostwo, więc sobie założyłem taki większy, no i powietrze będzie doprowadzone, bo można powietrze tędy też puścić. No i co, i zasysa tą rurką, ona jest rurka w rurce, więc zasysa ten piach. Rękawice, hops, pasuje. Działa. Dobra, teraz sobie obrócimy. Fajnie to nakrętem. Jeszcze po tym cięciu. No i tak jak mówiłem, tu jest jakby na powietrze taka. Tu idzie guma plus ta zaślepka. No i tutaj ten odciąg też tam na razie zobaczymy, czy. No i te otwory, o których mówiłem. Na razie tego odciągu nie będziemy żadnego podłączać. Raczej nie powinno nam to jakoś pomagać, szczególnie jakoś nie będę potrzebował, tak mi się wydaje, no zobaczymy. A tu na dole klapka jest, żeby szybko wymienić to ścierniwo, czy ewentualnie coś tam wpadnie, wyciągnąć. I dalej, no pozostawało trochę śrubek, tutaj te podkładki pod to złącze. Dobra, dalej tu mamy tak, włącznik, tu idzie na tą przetwornicę, znaczy się na ten, kurde, jak to się nazywa, zasilacz po prostu, tak, z 230 na 12 V. Tu mamy jakieś jacka wstawione. Fajne takie, sporo oczywiście nalepki, byle jak nalepione, nie przeze mnie, bo były, nie jest podłączone, więc nie zaświeci, ale mocno świeci. Dobra, to mamy tak, to mamy tak, to mamy tak, co tu zostało? A, z tą, tak, tu mamy końcówki różne, średnice tych dysz, zobaczymy jak to będzie działało. O, tyle wycięłem, nowe otwory, byle jak, ale przynajmniej prosto. Słuchajcie, tu fajnie było dołączone śrubki. W takim opakowaniu, plus tam oczywiście te strunowe woreczki po angielsku, i powiem wam, że pizdowato to, nawet to jakoś te, a same śruby, jakie one są miękkie, to może i ładnie wyglądają, ale ich twardość jest po prostu żałosna. Tutaj oczywiście dali jeszcze takie te foliki ochronne na szybkę, jeszcze cztery zostały, więc coś takiego. Zasilacz, coś jeszcze? Nie, no i ten pistolet z tymi wężami, co wam pokazywałem, więc tak to by wyglądało, nie? No i szybowa, siłowniczki i będzie. A i muszę, zaczekajcie, człowieku, zobacz to. Weszło, zobacz ile jeszcze miejsca jest. No, teraz to robota moment pójdzie, teraz to nadgonię.
No bo wiecie, ja jako jeżdżący na rydwanie takim czterokołowym, to nie chce mi się, znaczy wiecie, kogoś prosić, żeby mi wrzucił to do auta, potem pojechał, wypakował, do tego chłopa odpiaskowania, potem wróć tego, szybko to trzeba malować, bo to zaraz będzie korodowało, a tak wszystko mam pod ręką. No i umiesz liczyć, licz na siebie, nikogo nie trzeba prosić o pomoc, więc nie chodzi o to, że nikt nie chce mi pomóc, tylko że po prostu robię sam i wolę, tutaj muszę jednak coś wymyślić, bo troszkę jest za luźno i tutaj będzie jakiś pył pewnie wychodził, albo piach, albo po prostu większą średnicę tego węża, bo jest taki trochę lipny. No, ale jestem zadowolony. 1200 coś takiego kosztuje. Uj, powinni kurwa mi oddać pieniądze za... pieniądze za straty moralne, bo trochę się namęczyłem, bo tak. Z początku trochę długości jeszcze śrub pomyliłem teraz. Długości śrub. I później na przykład jak to powinno nachodzić na tą boczną ścianę, to tam w innym jakimś przypadku to zrobiłem to na odwrót i znowu rozkręcaj, nie? Bo to też nie było opisane, więc tam dopiero na sam koniec, że wszystkie ścianki, ale to nie we wcześniejszych etapach, nie? Więc też takie 3 po 3. No i mówię, te śrubki takie pizdowate, kurde, poobmykane, mimo że dobry tam tego krzyżaka dawałem, bo z tej strony idzie krzyżak, a w środku już nakrętki, nie? No, dobra, nie, trzeba będzie się wziąć za osę. Ale jeszcze, o, jeszcze wam pokażę, bo jeszcze muszę się zająć ruskiem. Akurat pogoda dopisuje. Po tym ostatnim wodowaniu, co wam pokażę, jak wygląda. Nie jest źle, tragicznie, ale trzeba go po prostu umyć i trochę przy nim porobić.